Tokijski Battlecourt to prosta gra. Rzucasz do puli żywność czy inne zaopatrzenie i wchodzisz do parkurowego meczu w zespołach 5 na 5. Odpadasz, jeśli wpadniesz do wody. Wygrywasz, jeśli przejmiesz flagę pierwszy. No ale po co bawić się w coś tak niebezpiecznego? Bardzo dobre pytanie. To sport dla szczyli, którzy nie mogą znaleźć w życiu innego celu. No, z drugiej strony, dzięki temu, że mają zajęcie, Tokio jest dużo bezpieczniejsze.